Konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania Alei Papieża Jana Pawła II i zabudowy kwartałów przyległych w rejonie Placu Lotników i Placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie ogłoszony został 14 września bieżącego roku. Do konkursu zgłoszonych zostało 16 prac. Nagrodę otrzymała pracownia projektowa Kubatura ze Stargardu Szczecińskiego. Jesteśmy bardzo zaskoczeni, więc trudno nam teraz zebrać słowa tak naprawdę. Nie jesteśmy w ogóle przygotowani do tego, żeby cokolwiek powiedzieć. Do kryteriów oceny prac konkursowych należały kompozycja przestrzenna, w tym umiejętność powiązania z układem istniejącym, wartość form architektonicznych w tworzeniu nowej jakości struktury zabudowy kwartałów, reprezentacyjność wykreowanej przestrzeni publicznej oraz jej powszechna dostępność, a także efektywność zagospodarowania terenu. Jest to koncepcja programowa przestrzenna zagospodarowania pewnej części Szczecina, jakby znana, wiadomo, bo to jest stałe śródmieście centrum. Jest tutaj taki newralgiczny punkt przecięcia dwóch szlaków, szlaku Złotego Szlaku, który jest bardziej taki związany jakby z kulturą, i drugiego szlaku. Trakt handlowy, tak, dokładnie. Chcieliśmy to połączyć i parę tutaj, dużo jest pomysłów w środku, jak widać na planszach. Duży obszar, także trzeba było tutaj trochę pracy w to włożyć. Zaplanowana została także wystawa pokonkursowa prac. Będzie można je oglądać w Muzeum Narodowym do 23 grudnia.